Za nami ostatni mecz pod Halanowy, tak, w turnieju eliminacyjnym Pucharu Europy 2014. W meczu decydującym awansie pod Halanki pokonały węgierski zespół Nokia Komarom 7-4. Wraz ze mną najlepsza zawodniczka tego meczu Justyna Froczak i kapitan zespołu Aneta Grynia. Pierwsza tercja bardzo dobrze zaczęta, później dwie stracone bramki, no i druga przejęta inicjatywa przez przeciwniczki. Dlaczego? Myślę, że pierwsza tercja, znaczy ogólnie wyszłyśmy bardzo ospało w ten mecz i dopiero tak naprawdę w trzeciej tercji pokazałyśmy, na co nas stać. To była nasza gra poukładana, było dużo podań, dużo zmian pozycji i tak powinniśmy grać cały mecz. A pierwsza tercja tak naprawdę przypadkowo zremisowałyśmy, bo nie grałyśmy wcale dobrze. Druga to była konsekwencja źle w ogóle wejścia w mecz, uśpiąca, a trzecia to była prawdziwa gra nasza. Co usłyszałeś jeszcze w takim razie w szatni po drugiej tercji, żeby wyjść na ten mecz jeszcze bardziej zmotywowany i odrobić tą stratę? Po pierwsze trener przemoblował składy, to był początek zmian, jakie dokonał. Następnie powiedział nam, że mamy grać szybciej piłką, po prostu grać swoje, powrócić do tego, co ćwiczyliśmy na treningach. Cel na ten turniej został osiągnięty, udało się awansować do rundy finałowej. Jak wy oceniacie ten turniej na przestrzeni tych trzech meczów, postawę całego zespołu, no i swoją? Cała drużyna zagrała bardzo dobrze, tak naprawdę przygotowania do turnieju były znikome. Zakończyliśmy przygotowania na właściwie finale zeszłotegorocznym. Także cel został osiągnięty i to było nasze nieważne, na którym miejscu, to było pierwsze, drugie. Najważniejsze było wejść do Pucharu Europy i to cieszymy się. Ty, Justyna, zostałaś najlepszą zawodniczką tego meczu. Chyba jest to wyróżnienie w meczu, który daje awans do turnieju finałowego. Oczywiście, ja jestem bardzo zadowolona z tego wyniku, chociaż cele indywidualne nie są najważniejsze. Ja się najbardziej cieszę z tego, że uzyskałyśmy przejście do następnej rundy w Norwegii. Serdecznie wam dziękuję, w takim razie jeszcze raz gratuluję awansu. No i cóż, Podhalanowy tak w ten sposób zakończyło swój udział w turnieju. Serdecznie dziękuję zespołowi za udział i zapraszamy jeszcze raz na stronę Polskiego Związku Unihokeja i do Zielonki na te mecze tego turnieju, które jeszcze zostały przed nami. Chciałabym podziękować wszystkim sponsorom, w szczególności Mojasowi za to, że udostępnił nam szansę gry w tych kwalifikacjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.